żeby Polska była Polską. Żeby Polska! Lubię przypominać te inne postacie, a na przykład Normana Finkelsteina, którego teraz oglądałem akurat tą książkę w archiwum, drugie wydanie profesora Normana Finkelsteina, to bym chętnie widział, jeśli wreszcie wybierzemy prawdziwie patriotyczny Sejm i będzie prawdziwie patriotyczny rząd, to uważam, że należałoby Finkelsteina zaprosić na otwartą, uroczystą sesję Sejmu i Senatu, by mu podziękować za to, że zrobił więcej dla obrony Polaków przeciwko żydowskim, bogatym szantażystom ze Stanów Zjednoczonych, niż wszyscy polscy politycy razem wzięci. Taka jest smutna prawda. Dodajmy, zresztą to Finkelstein pierwszy pisał o tym, że grozi nam szantaż, próba wyłudzenia 65 miliardów dolarów, co ciągle niebezpiecznie się nam zbliża. Co prawda niektórzy z przedstawicieli roszczeniowców, zarówno ze Stanów, jak i z Izraela, przypomnę, były ambasador Dawid Pelek, lubią nas pocieszać, że będą wielkoduszni i rozdzielą nam na raty wszystko. Przypomnę, że Finkelstein, to będzie, chociaż szukałem w drugim wydaniu, tego nie ma, ale już w pierwszym, 2001 roku, nazwał Grossa narzędzie przedsiębiorstwa Holokaust, w swojej książce Holokaust Industry. Miałem książkę, która żydowskiego autora, właśnie na zasadzie Żyd na Żyda, ale naprawdę ogromnie uczciwego, obiektywnego, polecam Państwu od razu, Aleksandra Biebersteina, byłego dyrektora szpitala zakaźnego w getcie krakowskim, w czasie wojny. On był wydana w Krakowie w 1985 roku. To jest ważne, bo na długo przed listą Schindlera, a on wszystkie znał, znał wszystko, co tam było w obozie, i to w getcie. No i książka absolutnie już zadawała kłam jednemu z najpotworniejszych oskarżeń Grossa, bo on ciągle atakuje nie tylko Polaków, ale Kościół katolicki. Lubię pisać taką stylistykę w złotych żniwach. Pobożni Polacy gwałcili tam właśnie tak. Wyobraźcie sobie, żebyśmy pobożni katolicy gwałcili tak, żebyśmy napisali pobożni wyznawcy Mojżeszowi tam. To by od razu był huk, wrzask, że jaki przeciw religii mojżeszowej. Ja on to sobie spokojnie używa. Tu gdzieś mam, zaraz to potem znajdę, Polacy dokończyli czystkę Hitlera, oczywiście w tym stylu takie oskarżenia, już w tytule. I on między innymi rzucił oskarżenie przeciwko jednemu z najsłynniejszych polskich hierarchów, księdzu arcybiskupowi Sapiesze, po wojnie kardynałowi, że w czasie wojny był niemal przestępczo obojętny na losy Żydów, bo i nigdy nie interweniował u Niemców, u generalnego gubernatora Franka, żeby w sprawie Żydów. A ja miałem książkę akurat ze sobą, do Biebersteina, gdzie wyraźnie pisało jakby, że arcybiskup Sapiecha na prośbę trzech rabinów poszedł do już początkiem wojny, w końcu 1939 roku do Franka, by interweniować w sprawie Żydów. Efekt był taki, że Niemcy zaczęli śledztwo, nic oczywiście to nie pomogło, kto Sapiechę namówił do interwencji, i trzej rabini, którzy go poprosili o interwencję, wylądowali w obozie, później w obozie Auschwitz, zostali zamordowani. I to była nauka zresztą, proszę Państwa, jak co by pomogła interwencja, jeśli na przykład Niemcy zamordowali kilku biskupów i kilka tysięcy polskich księży w Dachau na przykład. Ale i odtąd w każdym razie arcybiskup Sapiecha wybrał inną drogę, nie żadnych prób otwartej interwencji u Franka, który wiadomo, jakie miał miłościwe serce, tylko stał się głową
tajnej pomocy dla Żydów w całej Małopolsce przez wyrabianie fałszywych świadectw chrztu, umieszczenie w klasztorach, tam miał prałata, który... No, jest to opisane w szeregu książkach, zresztą żydowskich poza Biebersteinem też więcej. I tu jeszcze może od razu powiem, bo tu krąży taka jedna z najbardziej zdeformujących obraz polskich książek, to właśnie książka Lista Schindlera, pana Genealiego, gdzie Polacy występują, o ile pamiętam, tylko chłopi polscy, którzy czają się z kosami i sierpami w lasach na Żydów, także oni nie mogą uciekać. Za to jest z 10 dobrych Niemców poza Schindlerem, w tym jeden pułkownik nawet niemiecki. Także sama jest, widać jaka jest tendencja, ale najlepsza scena jest w samym filmie Lista Schindlera Spielberga. Jest tam taka scena wzruszająca, wyciskająca łzy, jak Schindler układa listę, słynną listę, z bardzo szlachetnym Żydem Sternem i w pewnym momencie mówią, jeszcze te kobiety, jeszcze te dzieci dopisują do listy. A jaka była prawda? Była lista Schindlera i był bardzo szlachetny Żyd Stern. Tylko nie z nim Schindler układał listę, prosto mi Nowa po Schindlerze też potwierdza, ale Biberstein dokładnie opisuje. Lista Schindlera była układana przez Schindlera do spółki z największym łapownikiem spośród policji żydowskiej, niejakim Marcelem Gornbergiem. A dostawał się na listę ten, kto dał więcej złota lub drogich kamieni. Kto dał za mało, był skreślany, jak właśnie córka i żona Biebersteina. I Goldberg oczywiście uratował się potem, gdzie zwiał, ma do Ameryki Południowej. Oto macie Państwo fikcję ekranu, no i prawdę historyczną, bo mówię, trzeba sięgać do pierwotnych świadectw. A ja teraz muszę powiedzieć, że przygotowuję coś, co będzie małą bombą atomową na Grossa i na te kanalie, które go wspierają w polskich mediach. Używam tego zwrotu też w Polsce, bo uważam, że te osoby, które wychwalały złote żniwa Grossa, już, który już skrajnie przeholował tak podłą antypolską i antykatolicką książkę, są kanaliami antypolskimi, judaszami, powtarzam to, w tej okazji niech się procesują, jeśli chcą, to wtedy dowodnie do końca, bez trudu zresztą. Ja przygotowuję następną rzecz, bo uważam, po pierwsze, moja zasada, nie obrona tylko, bo my za często zabawiamy się obroną, a jestem za kontratakiem. Tu polecam Państwu książkę świetną, napisaną tu i wydaną, wielkie nieporozumienie, niestety wielu osób o nich zapamiętało, starsze pokolenie pamięta, Stefan Nowicki, delegat rządu na obczyźnie, na Australię. Książka moim zdaniem znakomita, jak zważymy, że została wydana w Sydney w 1970 roku o stosunkach polsko-żydowskich i właśnie bardzo mądrze też zachęcał, nie obrona, a kontratak. Otóż ja uważam, że jak były dwie strategie NATO, pierwsza zatrubana wobec Sowietów, containment, powstrzymanie, ja wolę tą, co była skuteczna za Reagana, massive retaliation, czyli zmasowany odwet. No i moja książka, którą teraz kończę, między innymi tu zaglądałem do bibliotek w Canberrze, Bert i Sydney, to jest, no nie było czasu w Melbourne, co ogromnie nie mogę odżałować. To jest książka Żydzi przeciw Żydom, 2 tomy, około 600 stron. Pisze świadectwa, które się powinny liczyć, to świadectwa ofiar Holokaustu, czyli Żydów, nie jakichś tam Polaków, co tam się... Żydów, no to dostanie setki świadectw, bo moja książka, ta dwutomowa, będzie oparta na ponad 600 książkach, głównie żydowskich, specjalnie polskie spycham gdzieś cień, czytam w 8 językach, więc to mi bardzo ułatwia, więc 350 książek żydowskich autorów, zwłaszcza z pierwszych 10 lat po wojnie, kiedy nie kłamano tak jak Gross, były wspomnienia straszne o zbrodniach policji żydowskiej i
Tutaj nawet teraz ksiądz Pawlikowski w Gazecie Wyborczej jakoś przeszedł cenzurę Michnika, bo napisał, niech Gross napisze o policji żydowskiej. Mnie i rodziców wydała policja żydowska. I będzie 350 tych po angielsku, głównie w Stanach wydanych, no troszkę też i w Australii na przykład niektórych wspomnień też. Potem po francusku gdzieś koło 50, z 30 po niemiecku, no z 50 po węgiersku, bo to moja specjalność taka od dziesięcioleci, dodatkowy język, a tam była szczególnie dramatyczna zdrada tych ubogich Żydów przez bogatych sionistów z Brakesnera. Tam jeszcze parę po hiszpańsku, czesku. I podam teraz tylko jeden przykład, bo zacząłem, no sprowokował mnie Mirek od razu na początku od tego, coś inaczej miałem mówić, ale już ten. Chodzi o to, na przykład taka oto historia, opisana przez szereg autorów żydowskich, nie polskich. Na przykład Joseph Szupak, Jewish Deadly Years, coś tam, więc tam opisuje młodego zwyrodnialca żydowskiego, sadystę, 15-latka, który został kapą w Oświęcimiu. I od razu na początek swego, nie w Oświęcimiu, przepraszam, na początek pobytu jako kapą w Majdanku, doniósł na własnych rodziców, i żeby przypodobać się SS-panom, powiesił własnoręcznie ojca i matkę. Przypodobał się absolutnie, to szereg autorów podaje, stał się chłopaczkiem seksualnym głównego SS-pana w obozie i przez parę lat grasował, miał ciągotki sadystyczne, sam zabił parę tysięcy Żydów, podkreślam. To jest według świadectw żydowskich. A potem go zlinczowali, rozerwali na kawałki, gdy wyzwalano obóz. Zresztą tam szereg. Więc takich rzeczy jest bardzo wiele.